Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Damiano. A dzisiaj. Dzisiaj spełnię jedną ze swoich największych obietnic, czyli udostępnię link do zakupu mojej książki. Tak. Powinienem pogratulować sobie. <grym> um. Tak, książka jest już opublikowana na razie w formie e-booka. Muszę parę jeszcze rzeczy zrobić, żeby można było ją kupić w formie papierowej, ale na razie jest e-book i śmiało można ją kupić. Dla osób, które są chętne, link będzie na dole. Książka jest dość. Obszerną encyklopedią poświęconą rozwojowi świadomości. Jest to książka, która stanowi pewnego rodzaju przewodnik po oświeceniu, po psychologii transpersonalnej. Nie jest to książka religijna. Bardzo mało jest tam informacji na temat religii. Ja sam nie jestem osobą religijną. Um, to znaczy, nie jestem fanatykiem jakiejkolwiek religii. Czerpię z różnych religii różne wzorce, które uważam za wartościowe, ale jako tako nie jestem followerem, tak? Nie jestem osobą, która podąża za jakąkolwiek religią i. i tak. E, książka była pisana przeze mnie przez około. 6 lat, jeżeli dodam do tego proces redakcji, proces yy, korekcji błędów językowych i gramatycznych, uwzględnienia bibliografii i powrotu do różnych źródeł, przytoczania źródeł, dbania o kwestie spójności językowej i logicznej, to będzie to grubo ponad 6 lat. Um, ale przynajmniej dzięki temu byłem w stanie przedystylować wszystkie myśli, przynajmniej większość, i udostępnić to, co uważam za najbardziej wartościowe do tej chwili. Oczywiście wszystko można zawsze ulepszać i usprawniać. Do każdego jednego zdania można mieć jakieś ale można przytaczać więcej przykładów można. Patrzeć na rzeczy bardziej pod kątem psychologii i takiej dokładnej klasyfikacji pojęć, jak jest to podane w książkach. Można podejść do wszystkiego bardziej na luzie, można podejść do wszystkiego bardziej w sposób kontemplatywny, można podejść do wszystkiego bardziej w sposób doświadczalny. Ja podszedłem do tego jak do pracy inżynieryjskiej. Inżynieryjnej. Inżynierskiej. Nie wiem, jak jest poprawnie, ale gdy zaczynałem pisać tą książkę, byłem jeszcze na studiach i studiowałem logistykę. I w trakcie studiów trzeba było napisać pracę inżynierską. Jest pewnego rodzaju metodologia badawcza stworzona na poczet potrzeb pisania prac inżynierskich. Ja wykorzystałem tą metodologię i Użyłem jej trochę jak wzór do pisania tej książki, czyli mam, mamy cel, cel pracy inżynierskiej, tak? Mamy też hipotezę, hipotezy badawcze, mamy uwzględnienie problemów, potem rozwiązanie tych problemów i na końcu wnioski. Ja sobie wyznaczyłem jako cel napisać książkę o oświeceniu i dałem taką hipotezę, że oświecenie jest czymś, co. Uwolni wszystkich ludzi. Jest czymś, co daje ostateczne szczęście i jest czymś, co y, każdy powinien do tego dążyć, co nie? Y, no i potem napotkałem na różne problemy, mianowicie na to, że inaczej to wygląda, gdy się tego doświadcza. Inaczej opisują to różne nurty, inaczej. Mówi o tym psychologia, inaczej rozwój osobisty do tego podchodzi. Inaczej religie, typu buddyzm, zen, chrześcijaństwo, religia chrześcijańska i wiele innych. Odkryłem to, czym jest duchowy bypassing, tak? czyli taka tendencja do unikania konfrontacji z życiem codziennym, i dążenie. Bez względu na wszystko, do innych stanów świadomości. Odkryłem też to, jak bardzo zwodniczy jest umysł na tej ścieżce, i starałem się opisać wszystkie najważniejsze mechanizmy obronne w taki sposób, żeby to było bardzo łatwe w zrozumieniu. I tak, żeby każdy wyciągnął z tego taką wartość dla siebie, żeby mógł tą wiedzę od razu zaaplikować w życiu. Nie, że czytasz definicję i masz potem mętlik w głowie i zapominasz w ogóle po co czytasz to, co czytasz, tylko po przeczytaniu każdego akapitu jest to tak zrobione, żeby zastymulować w tobie myślenie. Czasami wątpliwość, czasami specjalnie prowokuje człowieka do kwestionowania, czasami sam wyprowadzam jakiś dialog, jakieś twierdzenie, po czym podaję różnego rodzaju przykłady aplikacji tego dialogu, tego twierdzenia, a na końcu na przykład kwestionuję różne rzeczy, o których sam mówię, mówiłem i proponuję różne ćwiczenia do kontemplacji, do rozkminienia, tak żeby wprowadzić Osobę czytającą w taki stan równowagi pomiędzy tym, co czyta, a tym, co sam myśli, i myślę, że to jest o tyle wartościowe, bo ja przeczytałem sam wiele książek duchowych, wiele książek rozwojowych i zauważyłem, że te, które miały największy wpływ na moje życie, to są te książki, które. W pewnym sensie były trudne do czytania, ale ten trud w czytaniu nie polega na tym, że książka była ciężka w odbiorze, bo na przykład słownictwo było trudne, albo na przykład była skomplikowanym językiem napisana, tylko miała w sobie takie głębokie przemyślenia. Które wymagały wręcz, żeby po przeczytaniu kilku stron czy akapitów zatrzymać się, wręcz przestać czytać, odłożyć tą książkę i naprawdę się zastanowić na temat tego, co się właśnie przeczytało. I takie książki yy, ja zazwyczaj czytam bardzo długo, i mam takie poczucie, że po przeczytaniu kilku akapitów czy stron no, naprawdę muszę siąść ze sobą, się zastanowić na temat tego, co, co myślę w ogóle, lecz przede wszystkim zwracam uwagę na to, że nie ma to aż takiego znaczenia, co ja czytam, i ja nie muszę zapamiętywać tych słów. Tu nie chodzi o zapamiętywanie słów, tylko chodzi o to, żeby wyrobić w sobie nowe nawyki myślenia, nowe. Wzorce patrzenia, nowe perspektywy, wytężyć wyobraźnię, żeby spojrzeć tam, gdzie dawno nie spoglądałem, albo też, żeby uelastycznić swój umysł, żeby troszeczkę powrócić do takiego, chciałem powiedzieć, patrzenia dziecka na świat, ale nie chodzi o to, żeby być w jakiś sposób naiwnym i pozbawionym tej wiedzy, tak? bo dziecko nie ma takiej wiedzy o świecie jak osoba dorosła, tylko żeby mieć ten otwarty umysł i spojrzeć szerzej na swoje życie. I już nawet nie chodzi o to, żeby w pewnym sensie jakby utwierdzać swoje ego w przekonaniu, że patrzę szerzej, to jestem lepszy i bardziej zajebisty czy oświecony, tylko żeby pozwolić sobie na bycie komfortowym z tym, co jest nieznane, co jest niepoznane, żeby być komfortowo z niewiedzą, z brakiem odpowiedzi na jakieś pytanie, żeby ta otwartość stymulowała czystą świadomość, czystą, nieporuszaną świadomość dziecka, które patrzy na świat. Jakby dopiero się narodziło, z poczuciem trzeźwości, z poczuciem ekscytacji, ale też niewiadomej. I z wyłonienia się tego nowego patrzenia, tej nowej perspektywy, umysł jest niezwykle twórczy w tym. Jest bardziej spontaniczny, jest bardziej elastyczny, jest. Otwarty na świadomość, że, że większość rzeczy, na które patrzymy, które robimy, których doświadczamy, to jest naprawdę kosmiczny fenomen. I ja nie, nie używam tutaj słowa kosmiczne, jako wyraz duchowej egzaltacji, tylko jako słowo, które odzwierciedla Ciebie, jako istotę świadomą, która się je urodziła, nie wiadomo skąd się wziąłeś, nie, nie wiadomo co będzie po śmierci, i to jest naprawdę coś wyjątkowego, jakbyś spojrzał na siebie jako na istotę świadomą, i, i, po, i, i pomyśl sobie, tak, że to jest jedyny, jedyna szansa. Jedyna szansa, nie? otwórz swój umysł na taką możliwość, że to jest jedyna szansa, żebyś mógł doświadczyć siebie i żebyś mógł chociaż w przybliżony sposób, ja nie mówię całkowity, no bo trudno jest mi cokolwiek komuś obiecać, żebyś chociaż w przybliżony sposób odpowiedział sobie na najgłębsze e, egzystencjalne pytania. A jeżeli Wykonasz te ćwiczenia, które ja zawarłem w tej książce, i będziesz miał choćby odrobinę szczęścia, no bo szczęście też gra tutaj dużą rolę. Chciałbym, żebyś tego doświadczył, żebyś doświadczył odpowiedzi na swoje pytania, bo ja uważam, że te najgłębsze egzystencjalne pytania dotykają naszego doświadczenia, i odpowiedziami są zawsze doświadczenia. Po co żyjemy, po co istniejemy, co będzie po śmierci, jak być szczęśliwym i spełnionym człowiekiem? Nawet jeżeli damy tutaj jakąś, przytoczymy jakąś intelektualną odpowiedź, że po śmierci jest nic, przed narodzinami było nic, żyjemy po to, żeby doświadczać życia, tak? Um, I tak dalej, i tak dalej możemy zwrócić swoją uwagę, że nam nie chodzi o odpowiedzi. Nam, nam nie zależy na odpowiedziach. One nam nie dają satysfakcji. Nam zależy na tych doświadczeniach. Wzniosłych, duchowych doświadczeniach. Momentach przełomowych. Momentach szczytowych epifanii. Niektórzy mówią, że szukają pozytywnych wibracji, czy, czy stanu zjednania się z tym, czy tamtym. Ja nie wiem, czy te, jakby, nazwy tego w jakiś sposób ludzi dzisiaj podniecają, bo, bo każdy pod tymi nazwami może widzieć różne rzeczy. A w pewnym sensie myślę, że współczesna ta duchowość postmodernistyczna się ludziom już przejada, więc te słowa też się troszeczkę już przejadają, ale. Wiecie, są takie momenty w życiu, nie? Kiedy na przykład wsiadamy do pociągu, jedziemy w długą trasę, nie? I... I zaczynamy błądzić gdzieś w myślach, nie? Na przykład cofamy się do przeszłości, przypominamy sobie dzieciństwo, albo myślimy o jakiejś jednej konkretnej osobie, albo przypominamy sobie tą jedną wycieczkę szkolną, która nam się tak podobała, albo... Zaczynamy sobie wyobrażać rzeczy, rzeczywistość całkowicie odmienną od tego, jaka ona jest. Um, wiecie, albo są takie momenty, kiedy jedzie się samochodem i masz takie poczucie głębokiego, medytacyjnego transu. Jest po prostu fajnie, albo jedzie się gdzieś na wycieczkę w góry. Um, albo w ogóle nie wiem, poznaje się nową osobę, albo dokonuje się jakiegoś w ogóle przełomu w życiu. Um, i, są, i, i, I to są różne doświadczenia, piękne doświadczenia, w którym masz takie poczucie, że bardzo głęboko doświadczyłeś siebie. Można powiedzieć, że doświadczyło się czegoś innego, czegoś wzniosłego, że ma to związek z jakimś doświadczeniem zewnętrznym, ale, i, i oczywiście się z tym zgadzam, ale w tym wszystkim bardzo ważny jest fakt, że mamy głębokie doświadczenia siebie. Ja chciałbym, żeby ta książka była takim głębokim doświadczeniem siebie. I bez względu na to, tak jak wspomniałem, czy dojdziesz do nowej rozkminy, może uporządkujesz swoje myślenie, może uporządkujesz swoje życie, bo w książce jest bardzo dużo e, ćwiczeń coachingowych, terapeutycznych, e, samopomocowych. Jest bardzo dużo ćwiczeń, które mogą pomóc ci w, po, w poczuciu wartości, w podniesieniu poczucia wartości, lecz przede wszystkim w zbudowaniu zdrowego poczucia wartości. Um, Nieopartego na taki, ta, takim współczesnym dowartościowywaniu do, do siebie, co jest zawsze chwiejne, tylko na no takim głębszym zrozumieniu siebie, um, jeżeli chciałbyś zrozumieć, czym jest miłość, gdybyś chciał zrozumieć, jak miłość jest doświadczana, albo gdybyś chciał zrozumieć, z czym wiąże się doświadczenie psychodeliczne? Gdybyś chciał wiedzieć, jak poprawnie medytować, jak technicznie poprawnie kontemplować, ustalać cele, jak w ogóle określać granice w życiu, to w tej książce znajdziesz odpowiednie ćwiczenia, odpowiednie narzędzia, które mogą Ci w tym pomóc. I jest to jeden z nielicznych projektów, przy których ja chciałbym niczego ludziom nie obiecywać. Nie, nie chcę ci obiecać, że naprawisz swoje życie i będziesz oświecony, ale. Nie chcę ci tego obiecać, ale jest inna rzecz, którą mogę ci obiecać. Napisałem tą książkę z intencją, żebyś. Żeby każdy człowiek. Mógł zintegrować swoją duchowość w życiu codziennym, żeby nie czuł się jak kosmita, który nie rozumie siebie i czuje się niezrozumiany przez innych ludzi, żebyś posiadał odpowiednią wiedzę i słownictwo, żebyś mógł nazywać swoje doświadczenia duchowe, żebyś mógł o nich opowiadać innym ludziom, żebyś mógł siąść ze sobą i poprawnie nazwać to, przez co przechodzisz. I jeżeli napotkasz tam coś, czego nigdy nie próbowałeś, o czym nie myślałeś, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że będziesz miał moment szczytowy. Że będziesz miał poczucie: wow, ale to była jazda, nie? Było warto. Teraz wszystko jest dla mnie jasne. I przede wszystkim nie jestem z tym sam. To są moje intencje wobec tej książki. To jest to, co chciałem wyrazić i um, to jest to, co chciałem dać ludziom. To jest coś, co ja sam chciałbym przeczytać i sam chciałbym, żeby ktoś mi podarował taką książkę kilka lat temu, i na pewno by mi to bardzo pomogło. Dzięki serdeczne za Waszą uwagę. Trzymajcie się ciepło. I do zobaczenia następnym razem. Miłego Elo. Buźka.